Witam w Kan Academy, czyli w Akademii Kana. Bardzo się cieszę, że mogę ci zaprezentować polskojęzyczną wersję naszego serwisu, która jest od niedawna dostępna. Na naszym portalu znajdziesz tysiące filmów na bardzo różne tematy i związane z nimi ćwiczenia do samodzielnego rozwiązania. I co najważniejsze, wszystkie te filmy i ćwiczenia są zorganizowane w jeden duży, spójny system służący do samodzielnego zdobywania wiedzy, do samodzielnego nabywania różnych nowych umiejętności. Mamy Zaawansowany algorytm, który śledzi twoje postępy, który przeprowadzi je przez te materiały, które tutaj mamy zgromadzone. Możesz o nim myśleć jako o takim nauczycielu czy przewodniku, który podpowie, jaki film warto obejrzeć, czy jakie ćwiczenia wykonać, po to, żeby nauczyć się tego, czego akurat potrzebujesz, po to, żeby osiągnąć cel, który sobie wyznaczysz. No to zobaczmy, co tutaj mamy na naszym portalu. Może zaczniemy od wyszukiwarki, dlatego że wiele osób trafia. W ten sposób, tutaj, że na przykład pilnie potrzebuje znaleźć informacje na jakiś temat, potrzebuje coś sobie przypomnieć, coś zrozumieć, bo na przykład jest klasówka. Nie na przykład klasówka z biologii. I szukamy czegoś na temat DNA. No to wpiszmy DNA. Tutaj mamy pole do wyszukiwania na górze naszej strony, które jest zawsze dostępne. No i tutaj wyskoczyła lista wyników wyszukiwania. Kliknijmy jakiś pierwszy przy film. Nie wiem, czy to jest akurat to, czego szukałem, no ale coś znalazłem. Znalazłem film na temat DNA. Widzę też, że ten film jest elementem dłuższej listy filmów, która tutaj wyświetliła się po lewej stronie. Tutaj się wyświetliła lista filmów z działu Dziedziczenie i Genetyka, które to należy do biologii. No więc mogę obejrzeć ten film, a może bardziej pożyteczne okazałoby się, gdybym obejrzał wszystkie te filmy. Zaczął od pierwszego, na przykład od tego filmu tutaj Dziedziczenie i Geny. do sobie włączył i obejrzał. I potem wszystkie kolejne. No zależy ile mam czasu, zależy jak dogłębnie chcę to zagadnienie zgłębić. No dobrze, poszukajmy czegoś innego. Może na mamy klasówkę z matematyki i chcemy znaleźć coś na temat funkcji kwadratowej. Wpiszmy funkcja kwadratowa. Nas interesuje funkcja kwadratowa. No tutaj coś nam się znalazło. Co tu możemy wziąć? O, stosowanie równania kwadratowego. Pierwsze, zobaczmy co to jest. No i tutaj akurat wyskoczyło nam ćwiczenie. Tutaj ciągle u góry pojawia się taki napis, że to jest wersja testowa serwisu. Może o tym na końcu jeszcze coś powiem. Co to znaczy? No, wyskoczyło nam ćwiczenie. Tym razem nie film, a ćwiczenie. No to zobaczmy, jak wyglądają ćwiczenia na naszym portalu. Tutaj mamy do rozwiązania równanie kwadratowe. Mamy różne odpowiedzi do wyboru. No Jak nie umiemy tego rozwiązać, to możemy na przykład poprosić o wskazówkę. No i system nam da jakąś wskazówkę. No tutaj widzimy, że możemy mieć więcej tych wskazówek. Chciałbym kolejną wskazówkę i tak dalej. No, tych wskazówek tutaj jeszcze mam wiele dostępnych. No, albo mogę, na przykład, jak nadal nie rozumiem, chcieć obejrzeć film, w którym podobne zadanie jest rozwiązane, albo w którym wprowadzone jest to pojęcie, które tutaj mamy przećwiczyć. No, to może kliknę wprowadzenie do równania kwadratowego, wyskakuje nam film, możemy sobie ten film obejrzeć. Jak obejrzymy, możemy wrócić do rozwiązania naszego zadania. No, ale możemy też tutaj popatrzeć na lewą stronę, tak jak poprzednio, gdzie mamy tytuły filmów i ćwiczeń. I widzimy, że to jest część jakiegoś działu. Może akurat to nie jest to czego szukaliśmy na temat równania kwadratowego, no to możemy chcieć pójść poziom wyżej tutaj, kliknąć na równanie kwadratowe i tutaj wyświetla nam się lista wszystkich tematów związanych z równaniem kwadratowym. Widzimy, że mamy takie samouczki złożone z kilku filmów i ćwiczeń. Widzimy, że ten dział równanie kwadratowe jest podzielony na takie samouczki. No i tutaj mamy no nie wiem, dopełnianie do kwadratu, rozwiązywanie równań kwadratowych przez rozkład na czynniki i tak dalej. Możemy być może po tych tułach znaleźć to, co nas interesuje. I możemy ten dział sobie obejrzeć, przećwiczyć, nauczyć się. Tutaj mamy też, możemy chcieć nawigować przez listę wszystkich działów, tematów, która tutaj otwiera się wtedy, kiedy klikniemy w to miejsce tutaj u góry naszej strony. No i na przykład możemy chcieć zgłębić ten nick jakiegoś działu od początku do końca. Weźmy na przykład, co tutaj możemy wziąć? Weźmy rachunek prawdopodobieństwa i statystykę na przykład. Chcemy się nauczyć rachunku prawdopodobieństwa. No to jeżeli tak chcemy tutaj do tego podejść, no to wyskakuje nam jakaś taka rozgrzewka dla misji. Co to oznacza? To oznacza, że, że system chce się zorientować, co my już wiemy na temat rachunku prawdopodobieństwa czy związanych z nim tematów. I tutaj mamy sześć zadań do rozwiązania. Jeżeli rozwią roz je rozwiążemy, to system będzie wiedział, co już umiemy, a czego jeszcze nie umiemy i podpowie nam, Jakie filmy powinniśmy obejrzeć, jakie ćwiczenia powinniśmy robić, po to, żeby na przykład nie zaczynać od rzeczy załatwych albo nie, nie wziąć się od razu za rzeczy za trudne dla nas. No to ja na razie może to pominę. No i widzimy, że tutaj pojawia się taki postęp misji. Tutaj jest taki wskaźnik. Na razie mam 0% postępu, no nic się nie nauczyłem, niczego nie opanowałem. No ale później, w miarę jak będę rozwiązywał kolejne zadania. No to tutaj będzie się zwiększała ilość tych umiejętności opanowanych całkowicie na poziomie mistrzowskim, umiejętności opanowanych na poziomie pierwszym czy drugim, czy jakoś tam wstępnie przećwiczonych. Mogę też tutaj, tutaj jest takie zamydlone, mogę chcieć zobaczyć, co jest w tym dziale. Skoro już tak pominąłem tę rozgrzewkę, to mogę tutaj kliknąć, żeby on mi wyświetlił, co w tym dziale jest. No to jest znowu, mamy rachunek prawdopodobieństwa i statystyka, mamy znowu tytuły, zdarzenia zależne, niezależne, prawdopodobieństwo i kombinatoryka i tak dalej. Widzę całą zawartość tego działu, więc może zamiast korzystać z tej podpowiedzi systemu, mogę sam tutaj sobie wyszukiwać filmy i mogę tutaj je oglądać, dokładnie co w 5 rzutach, no nie wiem, jest wiele różnych zadań, które mogę chcieć, chcieć obejrzeć. No ale nasz portal to nie tylko biologia, nie tylko matematyka. Mamy tutaj wiele różnych działów. Mamy na przykład właśnie z nauk ścisłych, mamy biologię, fizykę, Mamy nauki humanistyczne, mamy ekonomię, na przykład finanse, rynki kapitałowe. Co możemy się dowiedzieć, co to jest stopa procentowa i dług. Mamy również informatykę, na przykład programowanie, godzina kodowania. Tutaj, właśnie w programowaniu, no to można na naszym, na naszym portalu, w naszym systemie tworzyć swoje własne programy. No i tak, jak mówiłem, tutaj pojawia się u góry cały czas ta informacja, że to jest wersja testowa. Może się tak zdarzyć, że natrafisz na jakieś materiały, które są po angielsku. Tytuły filmów, tak jak tutaj na przykład, o, tutaj się pojawia już opis po angielsku. Czasami niektóre filmy są w wersji angielskiej, dlatego że portal cały czas jest rozwijany, cały czas tłumaczymy te filmy i zawartość naszego portalu. Niemniej jednak już prawie 2000 filmów na portalu są dostępne w języku polskim. Zachęcam Cię do rejestracji na naszym portalu, do założenia konta i korzystania ze wszystkich tych udogodnień, które tutaj mamy. O tym tutaj nie mówiłem, ale nasz portal również jest narzędziem dla rodziców i dla nauczycieli, którzy chcieliby wspomagać się w uczeniu swoich uczniów czy swoich dzieci, za pomocą narzędzi, które również dla nauczycieli są na naszym portalu dostępne.